Vigo Serwis Poznań, dzień dobry Państwu. Piękny, cudowny wrześniowy poranek w Poznaniu, cieplutko. Cieszmy się tą pogodą. A ja już z samego rana jadę dzisiaj na zlecenie pod tytułem Pluskwa. Ale już Państwu mówię, to będzie naprawdę niezłe wyzwanie. To zlecenie jest naprawdę skomplikowane. W tym mieszkaniu, do którego jadę, pluskwy jest naprawdę bardzo dużo. A uwierzcie Państwo, skoro ja mówię, że pluskwy jest dużo, to musi być rzeczywiście dużo. Zapraszam na film. No dobrze, jestem z powrotem. Vigo Serwis Poznań, Vigo Serwis TV. Jeśli masz problem z pluskwą, to musisz zapamiętać tą nazwę. Usuniemy u Ciebie ten problem. Jadę do mieszkania dzisiaj, gdzie problem z pluskwą jest ogromny, ale poradzimy sobie. Byłem tam 2 dni temu, nagrałem krótki materiał, zobaczycie Państwo zaraz, jak tam wygląda. I od razu muszę powiedzieć, że wchodząc do takiego mieszkania i mimo to, że widziałem takich mieszkań mnóstwo, widziałem mieszkania, gdzie jest naprawdę wielka ilość pluskwy, to zawsze nasuwa mi się takie pytanie, dlaczego? Dlaczego nikt z tym prędzej nie zrobił niczego? Dlaczego nie zgłoszono tego gdzieś tam do administratora i tak dalej? Dlaczego ta osoba to zaniedbała? I takie pytanie mi się nasuwa, ale niestety życie jest takie, a nie inne. W tym przypadku, i bardzo często tak bywa, w tym przypadku również, to jest niestety starsza osoba, schorowana osoba, która nie poradziła sobie z tym problemem, która wstydziła się tego problemu. Wielu z Was, u których występowała pluskwa, wstydziliście się tego problemu. Bardzo często mówicie, proszę przyjechać nieoznakowanym samochodem, proszę Pana, proszę cichutko, niech Pan się nie przebiera na klatce schodowej w odpowiedni kombinezon, bo my nie chcemy, żeby się sąsiedzi dowiedzieli. To dlaczego dziwić się osobie starszej? Poczekajcie, bo jestem na takim bardzo skomplikowanym skrzyżowaniu, żebym czasem nie zrobił stłuczki. Dobra, okej. No i tak samo było w tym przypadku. Ta pani też się wstydziła problemu. Przychodziła do tej pani osoba z zakupami, ale niestety spotykały się zawsze na tylko i wyłącznie na klatce schodowej przy wejściu. Czekajcie, bo słońce razi, nie wiem jak mam tutaj nagrywać, akurat mi świeci prosto twarz i będzie kiepska jakość nagrania. Dobrze, proszę Państwa, ale to nic, nie warto w takich sytuacjach szukać winnego, tylko trzeba jak najszybciej zrobić coś, żeby ten problem usunął. Dlatego tu jest bardzo istotna moja rola i bardzo fajnie, że osoby mieszkające obok tej pani zainteresowały się tym, że ona ma problem i powiedziały, że jej pomogą w tym i bardzo fajnie. I to jest najlepsze, co można zrobić. Nie szukać winnego, nie robić awantury, tylko usunąć problem. Poradzimy sobie z tym problemem. Ja za chwilę będę na miejscu. Zobaczycie Państwo krótki film, jak tam wyglądało, a ja jak będę zwalczał tą pluskwę? Drodzy Państwo, tą pluskwę będę zwalczał przy użyciu metody zamgławiania ULV. Oczywiście też będę używał opryskiwacz, tylko jak to wszystko wygląda, jak wygląda taka metoda zwalczania, możecie zobaczyć na innych filmach. Bo dzisiejszy film to raczej jest taka przestroga, jeśli obok Ciebie, obok Was mieszka osoba starsza, która rzadko wychodzi, macie podejrzenia, że tam się nie zawsze dzieje coś dobrego, to warto się zainteresować, warto spytać się, czy nie potrzebuje ta osoba pomocy, bo problem z pluskwą może rozrosnąć się do takich rozmiarów, jak na tym mieszkaniu. Dobrze, koniec gadania, zapraszam na krótki film, potem myślę, powiem jeszcze parę słów, ale to już powiem wracając z tej akcji.
i dobra, mamy robotę zrobioną. Pierwszy zabieg dezynsekcji, głównie z wykorzystywaniem zamgławiacza ULV za mną. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ta taka zakrojona, fajna, zorganizowana akcja. Ta pani otrzymała bardzo fajną pomoc, wsparcie od osób znajomych i od sąsiadów. Na 24 godziny jeden z sąsiadów tą panią przyjął do siebie, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, i ta wspólnota, która tam się opiekuje tą panią, która wzięła tą panią pod opiekę, zadbała o to, żeby tej pani nie stała się krzywda i żeby ta pani nie czuła się taka troszeczkę zażenowana. Problem z pluskwą to jest problem, można powiedzieć, narastający. Nie tylko w Poznaniu, ale otrzymuję bardzo dużo zgłoszeń z całej Polski. I słuchajcie, bardzo podoba mi się to, jak to wszystko tutaj ruszyło w przypadku tego mieszkania i tej pani. Rozmawiałem z tą panią, to jest bardzo, bardzo sympatyczna osoba, ale niestety samotna i schorowana. Zostanie podobno wciągnięty też w to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i dobrze, to jest przecież instytucja, która takim osobom powinna pomagać. Myślę, że możemy tutaj na MOP liczyć, żeby ta pani miała lżej troszeczkę w tym życiu. Przeżyła w końcu kupę czasu, 89 lat to naprawdę taki słuszny i godny wiek. Dobrze, akcja Pluskwa trwa, takich zleceń jest bardzo dużo i powiem Państwu, że jeżeli taki problem występuje u Was, to działajcie szybko. No i zawsze to powtarzam, raczej zgłoście się do firmy, która tym się zajmuje, która w tym się specjalizuje. Jeśli jesteście z Poznania i z powiatu poznańskiego, najlepiej dzwońcie do mnie, Vigo Service TV, Vigo Service Poznań, to właśnie ja. Do mnie możecie dzwonić, a tu jest mój numer telefonu. Nie przejmujcie się pluskwą, można usunąć ten problem. Ja będę w tym mieszkaniu za tydzień, a potem jeszcze będę za 3 tygodnie. Będą 3 zabiegi. Bo Państwo możecie zadać mi pytanie, dlaczego nie wykorzystuję tutaj parownicy. Będę wykorzystywał parownicę, albo inaczej, wykorzystywałbym parownicę, ale podobno będzie tutaj decyzja o tym, żeby zlikwidować te łóżka, tapczany, fotele i tak dalej. Sąsiedzi powiedzieli, że zrzucą się. I to jest genialne. No, szkoda, że tak późno, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Sąsiedzi powiedzieli, że pomogą finansowo tej pani i podobno załatwią jej jakiś tapczan, 2 fotele, żeby, i nie ma sensu ratować tego, co tam jest w tej chwili w mieszkaniu. Pamiętajcie też, jeżeli wynosicie zapluskwione meble, to trzeba je zabezpieczyć, najlepiej owinąć folią, bo taką pluskwę możecie roznieść po całym bloku czy po kamienicy. To wszystko, dziękuję bardzo. Aha, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda taki zabieg ULV, zamgławianie ULV, to oczywiście na moich innych filmach możecie to bardzo dokładnie zobaczyć. Vigo Service Poznań, Vigo Service TV. Dziękuję bardzo, życzę miłego, sympatycznego weekendu. Piękna pogoda w tym wrześniu, naprawdę przepiękny ten wrzesień. Życzę Państwu bardzo dużo dobrego. Cześć, trzymajcie się, Vigo Service TV.